Rozmawiam z Grzegorzem Szulakowskim, który odniósł chyba najważniejsze zwycięstwo w swojej karierze na KSW 31. Drugi raz wygrałeś z Patrykiem Grudniewskim. Jak wspominasz tą walkę? Witam serdecznie wszystkich. No jak wspominam tą walkę, no przesympatycznie muszę powiedzieć, bo walka wygrana, więc czego chcieć więcej. Pojechałem tam po jedno, po zwycięstwo, aczkolwiek liczyłem się, no każdy zawodnik musi się liczyć także z przegraną, bo to jest MMA, no i różnie to w klatce bywa, no ale wiadomo, jeżeli się wchodzi do klatki, to się wchodzi z jednym w głowie, żeby to moja ręka powędrowała zwycięstwo jako zwycięzca ku górze, nie? W pierwszej walce musiałeś się mocno namęczyć. Były tam kontrowersje, Patryk składał zażalenia. Teraz poszło chyba dużo łatwiej. No, w końcu żeśmy sobie to wyjaśnili, tam nie doszło do tego rewanżu, którego miało dojść na gali Fight Exclusive Night, no ale po roku czasu w końcu gdzieś tam KSW dało mi tę szansę rewanżu z Grudniewskim, no była to inna gala, wiadomo, bardziej prestiżowa, no jestem zadowolony, ogólnie miało nie dojść do tego rewanżu, no ale chciałem pokazać, udowodnić coś niektórym ludziom w Polsce, no i udowodniłem, nie? No i udowodniłem, można powiedzieć, zamknąłem co niektórym buzię, nie? Grzecznie powiem. Patryk wywodzi się ze sportów stójkowych. Wiadomo było, że będzie chciał boksować. Nie udało mu się ani razu praktycznie powalczyć w stójce. Spodziewałeś się, że tak łatwo będzie obalać? No nie, no szczerze powiem, to spodziewałem się, że do drugiej rundy, jeżeli by gdzieś tam mnie nie ustrzelił, do drugiej rundy wyjdę z jakimś połamanym nosem, podbitymi oczami, jakąś szczęką połamaną. Na szczęście do drugiej rundy wyszedłem cało, nie tak jak w pierwszej walce. No i czułem się naprawdę bardzo dobrze psychicznie, fizycznie i kondycyjnie. Gdy wychodziłem do tej drugiej rundy, mogłem śmiało bić się jeszcze trzecią, miałem dużo zdrowia. Byłem naprawdę solidnie przygotowany przez klub Arachan Olsztyn, gdzie trenowałem swój cały okres przygotowawczy. Prowadził mnie Szymon Bońkowski i Paweł Derlar. Są to naprawdę mega, mega trenerzy. Podchodzą do zawodnika indywidualnie i psychicznie, i po przyjacielsku, i jako psycholodzy. No naprawdę jest klub najlepszy w Polsce według mnie, no, bez dwóch zdań. I naprawdę no, potrafią podejść do zawodnika tak, żeby nie wywoływać na nim tej psychicznej presji, tylko po prostu, no jak mówię, są psychologami dla zawodnika, nie? Że czułem te plecy, jak szedłem. Jak wchodziłem do oktagonu, to nie wchodziłem tam sam, tylko wchodziłem tam właśnie z Szymonem, z Pawłem i z moim bratem Krzyśkiem. Będziecie kontynuować tą współpracę z Arachianem? Jak najbardziej. Powiem, że zżyłem się z chłopakami, jest tam naprawdę fajny klimat. Wszyscy przyjęli mnie naprawdę rodzinnie, jestem zadowolony. No, wiadomo, jak tam pierwszy raz jechałem, nie wiedziałem, jak chłopaki mnie tam przyjmą, bo w każdym klubie, no wiadomo, no, jest ten strach, że jak inni na ciebie zareagują, nie? No, w moim przypadku było to tak, że no, naprawdę jestem mega pozytywnie zdziwiony, że w Arachionie jest po prostu, można powiedzieć, mam tylu braci, nie? Bo rodzinna atmosfera jest, sympatycznie się trenuje, każdemu pomaga i ostro każdy zapiernicza. Ta propozycja współpracy z Berkutem Arachian Olsztyn, bo teraz tak się ten klub nazywa, wyszła od nich czy od ciebie? Czy ty szukałeś tego kontaktu? Ja szukałem kontaktu, chciałem się przygotowywać z najlepszymi do tej walki. No i poprzez menadżera tam mi właśnie załatwić, tam dzwonię do Pawła, no po, gdzieś tam zgodził się mnie poprowadzić. No i pojechałem tam, no i trenowałem tam i ku zwycięstwu, nie? Są rezultaty. Miałeś okazję pokulać się z Mamedem? No z Mamedem akurat nie, bo wchodził tam w to, ogólnie tam zaczynał trenować, bo wiadomo miał operację, więc on jeszcze dalej to leczy tak naprawdę, więc nie mógł tam za bardzo się bardzo po tej macie kulać, no tam robił takie swoje rzeczy, które mógł, już powoli się zaczynał ruszać, ale no i dlatego no nie kulałem się z nim, no ale kulałem się między innymi z Asłanem, z Kiełkiem, czy z Zielińskim, czy z Borysem, czy no jest tam tyle osób, czy z armii mnie jest tam tyle osób do kulanki, że kurde, sympatycznie naprawdę, nie? Kto robi największe wrażenie na treningach?
No powiem szczerze, że bardzo, bardzo podoba mi się technika Asłana, nie? Jest kurde mega kotem, no ale tak samo jak Giełek ma chyba 19 lat niespełna i też jest kurczę, już no, mogę powiedzieć, że za jakiś czas zobaczymy go w UFC i jestem tego naprawdę pewny, nie? A miałeś okazję przyglądać się też naszej Asi, mistrzyni UFC? No trochę z nią sparowałem w stójeczce. No Asia to jest po prostu perełka Polski, nie? Bo wiem to, że zwycięży tą walkę za niespełna 2 tygodnie w Berlinie o pas. No wjedzie tam po prostu, jak będzie szarpała ją jak reksioszynkę, nie? Że tak powiem, jest po prostu perełką, naszą perełką polską. Asiu, serdecznie pozdrawiam. Wiemy, że dasz radę, trzymamy kciuki, ale tak naprawdę nie musimy, bo jedziesz tam po swoje, nie? Jak sparowałeś z Asią, to pewnie mogłeś też z Grudniewskim się bić w stójce. Pewnie, kurczę, no, znaczy powiem, że miałem taki swój plan, no, ale nie było planu tam bicia się w stójce, no ale czuję, że poprawiłem, bo byłem tam po tej walce pierwszej, byłem w Tajlandii, gdzieś tam sparowałem z takimi gwiazdami, w Fairtexie to było, nie? Sparowałem tam z gwiazdami, teraz nie mogę powiedzieć nazwisk, no ale Fairtex jest jednym z najlepszych klubów tam w Tajlandii, no jest tam wiele sław, mają wiele pasów mistrzowskich, naprawdę zrobiłem tam mega duży postęp, miałem tam swojego trenera, 2 treningi dziennie, no później gdzieś tutaj jakiś obóz zaliczyłem w Polsce, no czułem się, jeszcze tam Paweł mnie poprawiał w stójeczce, czułem się dobrze też w stójce, nie? No ale plan był inny i zrealizowany w 100%. To był twój debiut w KSW. Rozumiem, że będziesz kontynuował tą drogę. Jak najbardziej będę kontynuował tą drogę. Jestem wdzięczny włodarzom KSW, że dali mi szansę zaprezentowania się przed tak dużą publicznością. Pokazałem tam, myślę, no, dałem dobrą walkę z Patrykiem, tak mi się wydaje. I no, czekam na kolejną kurczę, propozycję dokładnie, tak jest, zestawienia. No mam nadzieję, że to będzie, kurczę, no chciałbym, bo w 70 kilo nie ma jeszcze pasa. Chciałbym dostać jeszcze jedną walkę, może kurczę, trzecią o pas z Gamrotem. No bardzo bym chciał tej walki, no ale muszę się wykazać w drugiej walce. No mam nadzieję, że włodarze KSW, kurczę, docenią moją determinację, bo chcę ten pas naprawdę przywieźć do mamusi, dla mamusi, do Namysłowa. Przywieźć ten pas na grup mamy i pokazać, kurczę, że mam to, czego chciałem i zrobię wszystko, żeby tak się stało, żebym ten pas przywiózł do Namysłowa. Właśnie Mateusz Gamrot w studiu KSW 31 mówił, że chciałby z tobą zawalczyć. Ty jesteś na tą walkę gotowy już teraz, czy jeszcze potrzebowałbyś jedną, dwie walki? Znaczy, no wiadomo, że podejrzewam, że nie dadzą mi teraz walki o pas, no ale myślę, że jeszcze jedną walkę zrobię. Muszę, wiadomo, jechać, będę często odwiedzał Arachon i czy to jest poza przygotowaniem, czy w czasie przygotowań. Mam jeszcze dużo rzeczy poprawiłem, bo nigdy nie miałem pod sobą trenera, a tu w 1,5 miesiąca zrobiłem naprawdę duży progres, jak było widać na walce. No i to tak naprawdę dzięki Arachion Olsztyn, nie? To tak naprawdę dzięki im, dzięki Pawłowi, dzięki Szymonowi, nie? Bo no naprawdę wiedzieli, co u mnie poprawić, żeby było okej. Okay. No wiadomo, mam jeszcze dużo rzeczy do poprawienia, no i ale będziemy się nad tym skupiać, będziemy to wszystko trenować i w drodze po pas, nie? W swojej kategorii masz takich zawodników w KSW jak Mateusz Zawadzki, Kamil Gniadek czy Jakub Kowalewicz, któregoś z nich chciałbyś na początek? Kurczę, no powiem szczerze, że to nie ma dla mnie różnicy. Ja chcę się bić po prostu, nie? Nie chcę się bić i wygrywać. Robię to, wiadomo, dla mamy. Pas chcę. No naprawdę pierwsze moje marzenie się spełniło, żeby moja ręka z Patrykiem Grudniewskim powędrowała ku górze. No, no tak się stało. No teraz moim marzeniem jest pas dla mamy. O, tak powiem, jest to pas dla mamy, który mam zamiar przywieźć do Namysłowa, który mam zamiar przywieźć dla mamy na grup no i lecę dalej, nie? Jak wygrałeś z Patrykiem, Patryk był jeszcze na macie, coś mu szepnąłeś do ucha, co mu odpowiedziałeś? No, powiedziałem, że dobra walka, tak, też do końca tak nie pamiętam. Podziękowałem mu za walkę, podziękowałem mu za ten, dałem tam, szepnąłem jakieś słowo otuchy, no, że jest dobrym fighterem, kurde, naprawdę jest mega dobrym fighterem i pokażę to jeszcze nie raz w kolejnych walkach. Jestem o tym naprawdę mega przekonany, bo jest gościem z wyższej półki i umie się bić, jest bardzo charakterny, ma wszystko, czego potrzebuje fighter i też będzie szedł do przodu.
Wracając do KSW, powiedz, jesteś na ich wyłączność, czy możesz gdzieś toczyć walki za granicą, na przykład między walkami w KSW? No, powiem szczerze, że to mój menadżer się zajmował kontraktem, ale chyba jestem zablokowany na polską scenę MMA, tylko jestem dla KSW, ale poza granicami Polski tam chyba mogę toczyć walki, nie? Będziesz szukał jakichś zagranicznych walk? To takie ciekawe doświadczenie w sumie. Kurczę, no powiem szczerze, że jest KSW, jest ta podstawa, taka jest grunt pod nogami, więc nie potrzeba. Tak, chcę się skupić na KSW, skupiam się na tym pasie i tylko to mam w głowie i będę szedł tylko po to, nie, po pas KSW. Odwiedzając Cię tutaj dzisiaj, miałem okazję zacząć Twój nowy klub, nowe miejsce, powiedz coś o tym. Nowe miejsce, nowe perspektywy, 4 sale, bardzo sympatycznie, może niedużo, mamy street work, mamy maty, mamy woreczki, 2 sale są jeszcze w przebudowie, 2 sale mamy gotowe, hall, biuro, u góry jakieś tam mieszkanko, jeżeli ktoś by do nas przyjechał w odwiedziny, dostaliśmy to dzięki naszemu nowemu burmistrzowi tak naprawdę, bo nie mieliśmy gdzie trenować, trenowaliśmy naprawdę w opłakanych warunkach, jeszcze wcześniej przed tą salą, którą żeśmy mieli ostatnio, no i gdzieś tam burmistrz nam bardzo pomógł, bo dostrzegł to, że robimy tam postępy i dał nam dla namysłowskiej młodzieży, dla tych małych wariatów tutaj z sali lokum, żebyśmy mogli sobie spokojnie, godnie trenować. Nie mamy tutaj na szczęście czynszu. No i jestem bardzo mega wdzięczny burmistrzowi naszemu Julianowi Kruszyńskiemu, którego serdecznie pozdrawiam. Tutaj w Namysłowie macie też bardzo dobre zapasy. Tak będzie jest. Jakaś współpraca między Twoim klubem a tutaj klubem zapaśniczym? Powiem tak, no, że ja się wywodzę z tego klubu, z zapasów. No, moje początki tak naprawdę z zapasami rozpoczęły się dawno temu i miałem tą postawę zapaśniczą. Ja później byłem samoukiem takim, że uczyłem się wszystkiego sam, lecz zapasów mnie uczył trener Krzysztof Pawlak. Naprawdę jest mega, mega, mega trenerem, który po prostu wytrenował wiele takich grubych nazwisk w Polsce, czy to jest Radek Marcinkiewicz, czy Krystian Brzeżowski. Z nim też miałem okazję trenować nieraz. No jestem im za to bardzo mega wdzięczny, że nauczyli mnie tych zapasów tam. Teraz mi to bardzo dużo pomaga. No jak najbardziej będę rozmawiał tam, bo chcę wrócić trochę podciągnąć swoje zapasy. No i na pewno będę uczęszczał tam do Orła, jeżeli czas mi na to pozwoli i ten, nie? I tylko do przodu idziemy, nie? No. To na koniec pozdrowienie, podziękowania. Pozdrowionka, pozdrawiam cały rejon Olsztyn, oczywiście Pawła Derlacza, Szymona Bońkowskiego, pozdrawiam mojego brata, pozdrawiam cały Namysłów, wszystkich kibiców, pozdrawiam Juliana Kruszyńskiego, naszego burmistrza, cały przyjazny samorząd, pozdrawiam pana piekarka, który też naprawdę dla Solo zrobił bardzo dużo i jestem też mu mega bardzo wdzięczny. No i tyle, no pozdrawiam wszystkich widzów MMA Octagon. Wszystko, dzięki wielkie. Widzimy się na KSW. Jeszcze nie wiem o którym numerze, ale na pewno się widzimy.